Cześć, witajcie. Ja mam na imię Tomek i witam Was w kolejnym odcinku cyklu Poradnik Jegera. Dzisiaj będziemy pracować trochę w innych warunkach, bardziej warsztatowych. Zrobimy sobie szybki poradnik z jednego z naszych efektów. Będzie nim Jeger Sahara. Jest to bardzo prosty efekt pod pędzel dekoracyjny. W kilku krokach pokażę Wam, jak w prosty sposób go wykonać samodzielnie w domu. A jeżeli podobają Wam się nasze materiały i je oglądacie chętnie, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Zostawcie dzwoneczek i co jeszcze? Like, subskrypcja, dzwonek. Już wiecie. Czyli like, subskrypcja i dzwoneczek. A po tym dzwoneczku zaczynamy pracę. Od czego? Od podkładu. Efekt jest półtransparentny. On wymaga podkładu w kolorze. My wykonujemy dzisiaj kolor Mateo i do tego koloru przyporządkowany jest podkład numer 181. Malujemy go dwukrotnie, pałkiem, klasycznie, góra-dół. Słuchajcie, udało mi się zagruntować ścianę. Przemalowałem ją dwukrotnie. Pamiętajcie o tym, żeby zachować te odstępy od 2 do 4 godzin. My za chwilę się spotykamy i zaczynamy już aplikować naszą saharkę. W komentarzach zawsze pytacie o wydajności tych produktów. Czasami zapominam ich podawać, więc teraz Wam powiem, tak? Jeżeli chodzi o podkład, malując dwukrotnie, wykonacie 7 metrów ściany. Jeżeli chodzi o Saharę, wydajność tutaj jest 6 metrów kwadratowych z tej puszki. Nanosimy efekt pędzlem, fragment ściany naniosę i po prostu później będę Wam opowiadał, jak to krok po kroku zrobić. Fragment ściany jest już zaaplikowany. Teraz kilka cennych wskazówek dla Was, które po prostu ułatwią Wam aplikację tego u siebie w domu. Efekt jest bardzo przyjemny w aplikacji. Jak go aplikujemy? Nabieramy trochę farby na pędzel, rozprowadzacie ją ruchami okrężnymi, tak żeby to kruszywo, które tutaj jest, się tak mniej więcej równomiernie rozprowadziło. I pędzlem bardziej na płasko wcieracie sobie to we wszystkie strony. Cyk, 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 cyk. I lecimy dalej, tak? Ruchami okrężnymi. Rozprowadzamy, zagłaskujemy. Ja zagłaskuję to w jedną stronę. Zawsze staram się rozprowadzać to do mokrej powierzchni. Żeby nie było po prostu żadnych takich odbić od pędzla. Czyli jeszcze raz. Cyk. Rozprowadzamy. I na płasko pędzlem zagłaskujecie do mokrej powierzchni, tak? Staramy się trzymać nieregularną krawędź, tak żeby nie było jakichś brzydkich przejść. Ja teraz sobie zejdę tutaj do końca takim łukiem i wchodzę z powrotem na górę. Jeżeli na przykład ktoś jest zwolennikiem jakichś szybkich zmian w pomieszczeniu, to zdecydowanie Sahara. Zrobicie to tak naprawdę w jeden dzień. A jak zaczniecie rano, to jest 5-6 godzin, jak macie ciepło w domu. Szybkie, proste rozwiązania i bardzo estetyczne. Ogólnie powiem Wam, że podczas aplikacji tych efektów czasami przychodzą mi do głowy bardzo dziwne pomysły. Na przykład przed chwilą, dosłownie przed sekundą, pewnie będziecie się śmiać z tego, ale przyszła mi taka poetycka sentencja do głowy, że ja pytam się Sahary, czyli naszego efektu. Saharo, dlaczego nie masz wody? Na co ona odpowiada mi, ponieważ jestem piaskiem pustyni. No to teraz wiecie, dlaczego na przykład nie zostałem poetą. Sahara została zaaplikowana. Kochani, teraz Wam dokładnie pokażę, w jaki sposób po prostu dokładać tego materiału do tych prześwitów, jeżeli Wam się pojawią na ścianie. Po pierwsze tak, farby bierzcie niewielką ilość na pędzel, tak? Czyli najlepiej jest sobie nabrać farbę i to ładnie tutaj pościągać, tak żeby tego materiału nie było zbyt dużo. Jak widzicie, prześwit, ich jest niewiele, ale załóżmy, że gdzieś tutaj mamy prześwit. Rozkładacie to w taki sposób, że już teraz we wszystkie strony po prostu rozprowadzacie tą farbę. Dosyć cienką warstwę. No i już.
Mam nadzieję, że już wiecie, jak samodzielnie zaaplikować Saharę oraz że wskazówki, które zawarłem w tym materiale, były dla Was pomocne. Jeżeli tak, to komentujcie te materiały, zostawcie nam oczywiście lajka, zachęcam do subskrypcji kanału oraz odwiedzajcie nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama, Pinteresta, TikToka oraz wbijajcie na naszego bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli. Do następnego, kochani, na razie!